Tomek, gratulacje, powtórka z rozrywki, pewnie Tobie znana, no bo na rundzie jesiennej Ty zdobyłeś bramkę na komplet punktów, dzisiaj to Radza wszedł w Twoje buty, no ale i tak gratulacje za walkę do końca. Zgadza się, no, takie mecze też muszą być, oddało nam szczęście z poprzednich meczów, walka do końca, determinacja drużyny, pokazaliśmy dzisiaj charakter, na takich meczach można budować kolejne zwycięstwa i mam nadzieję, że potwierdzeniem tego będzie w niedzielę zwycięstwo u siebie. W końcu u siebie trzeba zagrać dobry mecz i wygrać. Trener na konferencji prasowej podkreślił rolę zmienników i dzisiaj faktycznie zmiennicy także dali taki dużo świeżej energii, no i wpłynęli na rezultat spotkania. Zgadza się. No, zmiennicy zawsze mogą wnieść coś nowego do zespołu. Są bardzo ważni. Teraz wiemy, że mamy 5 zmian, więc to jest bardzo dużo. Można wymienić prawie połowę drużyny, jak coś nie idzie. Więc tutaj zmiennicy, zawsze trener podkreśla, że zmiennicy, żeby byli gotowi i zawsze mogą pomóc drużynie z ławki rezerwowych, czy to na 10 czy 5 minut. Także dzisiaj tak było i w kolejnym meczu miejmy nadzieję, że też tak będzie. Intensywny tydzień, w niedzielę mecz z Chojniczanką. Jakie plany na resztę tego tygodnia? Teraz się cieszymy, dzisiaj jeszcze. Powrót będzie na pewno bardzo, bardzo przyjemny z dalekiego Bytowa, a jutro już wracamy do pracy i myślami jesteśmy przy Chojniczance. Będziemy mieli analizę przeciwnika. Ten mecz też pewnie przeanalizujemy, bo nie był on idealny, aczkolwiek wygrany, ale musimy ciągle poprawiać swoją grę i dążyć do lepszej gry. I miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej i potwierdzimy to w niedzielę.